Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Obróbki z Krawaniem. Jest to jubileuszowy, 10 odcinek. Na sobie mam prezent, który dostałem na moje 30 urodziny. Bardzo za niego dziękuję, obiecałem, że nagram w tym odcinek. Jestem fanem szwedzkiego kucharza, także zapraszam Was na muffinki czekoladowe. Proces wytwarzania muffinek jest tak naprawdę trywialny. Musimy wrzucić suche składniki, a później mokre. I tyle, wymieszamy to. Posmarujemy formy na muffinki masłem i później przełożymy do nich ciasto, wrzucimy do piekarnika i będzie po sprawie. Naprawdę bardzo szybkie do zrobienia i bardzo smaczne. Zaczynamy od zrobienia ciasta. Do miski wsypuję mąkę z sodą oczyszczoną, brązowy cukier, kakao, albo jakby powiedział szwedzki kucharz Udi Dudi Godi the chocolate. Dodaję jeszcze szczyptę soli. Czas na składniki mokre. Jogurt grecki. Duże opakowanie, to jest około 400 gramów. Pół szklanki oleju. I 3/4 szklanki wody. Na koniec jeszcze tajemniczy składnik, czyli whisky. Dodajemy łyżkę i lejemy według uznania. Ok, musimy już teraz wszystko wymieszać. Musimy teraz wysmarować formę masłem. Starajmy się robić to dokładnie, może nawet z małym naddatkiem. W międzyczasie, jak będziemy dodawać ciasto do foremek, możemy ustawić piekarnik, żeby się już grzał na 180 stopni. No to ciśniemy. Starajmy się je wypełnić tak do 3/4 wysokości. Tak wyglądają gotowe, nałożone do pieczenia muffiny. Powędrują do pieca na około 28 minut, temperatura 180 stopni. Możemy już wyciągnąć nasze muffiny. Nie za bardzo wiem, od czego to zależy, ale część z nich wychodzi ładnie, a część się rozlewa, część się trochę przekrzywa na boki. Podejrzewam o to grzałkę w piekarniku. Teraz muffiny powinny sobie odpocząć około godziny i będą gotowe do jedzenia. I za dzisiejszy odcinek zachęcam Was do próbowania, żeby zrobić takie muffiny w domu. Nie jest to specjalnie trudne, jak widzieliście. Potrzebujemy na to łącznie, myślę, około 40 minut czasu, z czego 28 minut one siedzą w piecu, więc nic nie robimy. Gwarantuję Wam, że są pyszne. Zachęcam Was do subskrybowania kanału. Trzeba kliknąć mniej więcej tutaj. Zapraszam na kolejne odcinki. Dzięki, do zobaczenia.